Dzisiaj może zaczniemy od tej strony. Jakie zmiany w hodowli? Jak się ma kilkadziesiąt królików, no to zmiany zawsze są. I skoro jesteśmy przy liczbach, to sobie może policzymy dzisiaj wszystkie króliki, ile ja ich mam. Tu jest klatka 9-boksowa. Nie jest zajęty tylko jeden boks, a więc mamy 8 królików. Tu mamy samca. Ty żyjesz? Dzisiaj ciepło strasznie. 30 chyba ponad, 35 stopni jest. Chyba najcieplejszy, najgorętszy dzień w tym roku. Samiec i takie wokoło są takie podrostki młode, one są z marca, to są tegoroczny miot. Także mają powiedzmy 5 miesięcy. No i sobie rosną. Czyli mamy 8. I idziemy tam. Tam jest już więcej tego wszystkiego. Se czapkę może położę. O, burak. Burak w plantacji. Dobra. Odsłonimy sobie tutaj. I co? Tu mamy 3. Więc jest 11. Tutaj jest samica z młodymi, których jest chyba 7. No, zobaczcie, jakie ładne. Piękne są. Już biegają sobie. Nie bój się. Nie bój się. O, tu siedzą w gnieździe. Jak wam nie gorąco, kurde, dzisiaj? No, ale w sumie, o. Tak, izolacja działa też. Na. Zmykać, jeszcze jeden tu jest. Jaki szary, ładny. Zobaczcie. Ładny. Piękny. No. Maleńka, nie bój się. Nie bój się, nie bój się. A już taka, kurde, jesteś. Już kręgosłupek na wierzchu, już cię wyssały. Już cię wyssały. Raz. Dwa, trzy, no jest 6 i tutaj jest 1, no jest 7, nie? No. Ty szary, jesteś jakiś domator. Nie opuszczasz, widzę, domu. Dobra, poprawimy im to gniazdo. Ty, co to za wycieczki? Co za wycieczki? No, one sobie już widać wybiegują. Pozwalają sobie pojeść trawę i tak dalej. Także, no, liczby dalej. 11 plus 8 jest 19. Tak to wygląda. Jedziemy dalej. Tu z góry może. 19 plus 4. Mamy 23. O ile dobrze liczę. I tu mamy. O, gorąco. Aczkolwiek tutaj jest dosyć chłodno. W tym pomieszczeniu nie ma tragedii. Więc. I tak mają spoko. 7 młodych plus samica, więc mamy 31 sztuk. 31. I tu 4. A więc mamy 35 sztuk. 35. Jeszcze sobie tutaj otworzymy. A te młode też są takie ładne. Głodomory, wy to byście mnie zjadły tu, normalnie, one by jadły i jadły, non stop. Na. Zmykać mi stąd, już, weź tą nogę, bo ci przyciasnę, fajne, ładne, uciekać mi stąd. Dobra. Ile to było? 39 z tymi? Jeszcze raz, 11, 19, 23, 31, 35 i tu z tymi jest 39. Tu z tymi jest 39, bo tu jest 4 i tu mamy świeży wykot w
tym tygodniu samiczka się wykociła. Zobaczcie, jaki tutaj wędrowniś. Siedzi sobie sam. No, rozeszły się, no bo ciepło jest. Chłopie, gdyby było zimno, już by cię nie było tutaj. Już byś tego nie przeżył. Masz farta. No, ale jak jest gorąco, no to nie dziwię się, że se wyszedł. Chwilka, niech się mi tu odpali światło. O tak. O tak. No. 39. Samiczku, muśku, muśku, muśku. Nie bój się. No. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. 6, 7, 7, no chyba jak dobrze liczę, no to 7. Uważaj, ostrożnie, ostrożnie. No, już to ci wkładam. Nie denerwuj się. Dobrze. No. Zmykać z powrotem do gniazda i spać. A nie wędrowniczki. Jedne. Wędrowanie mi tu po klatkach. Czyli co? Tu skończyliśmy, było 39, samica jest 47 młodych, jest 47 sztuk. Miod był udany, można powiedzieć, wykot. Tylko jedno padło martwe, możliwe, że się nawet urodziło martwe. Także bardzo udany wykot. 7 sztuk standardowo w sumie, u mnie tak się mniej więcej rodzi. A więc na dzień dzisiejszy 47 sztuk i chyba więcej już nie będzie, bo nie będę już zahaczał, gdyż mamy sierpień praktycznie już, więc zanim by się okociła, byłby wrzesień, a już wiadomo, wtedy tej trawy będzie coraz mniej. W październiku to już praktycznie trawa nie będzie rosła, już można powiedzieć, że będziemy się zbliżać do zimy, przymrozki pierwsze i tak dalej. Wiadomo jak jest, nie? 47 sztuk, chyba największy mój wynik. Miałem 43 w tamtym roku albo coś takiego. No. Bardzo ładnie. Jestem zadowolony, wszystko rośnie. Komary nawet nie przeszkadzają, pomimo że ich jest bardzo dużo. Bardzo dużo jest komarów w tym roku, ale no nie przeszkadzają jakoś tak bardzo im tutaj. Nie widzę, żeby się tak pastwiły na nich i żeby tu jakieś chmary wielkie latały. Są takie pojedyncze sztuki, no ale wiadomo, no to się człowiek nie uchroni. No i tutaj najnowsza, najmłodsza rodzina. Bardzo ładne, równe. 7, a będą miały po cycusiu. I jednego w zapasie. Dobra, idziemy jeszcze na trawę, nakosimy może. Także zabieram was na ogród. Lecimy. No i dobra. Zabieramy sprzęt. O! Lecimy. Lecimy. Co tu ciekawego? Łubin rośnie. Tu jest łubin. O. Aczkolwiek jest susza. No i kurczę. Powinien być już większy. System korzeniowy ma inny niż gorczyca. Nie jest taki głęboki system korzeniowy. No ale tam woda jest, nie? Aczkolwiek nie padało już długo. Oj, sucho. Nie padało z 8 dni przynajmniej, a jest naprawdę gorąco w dzień, także cała wilgoć odparowała. No zobaczymy, coś tam rośnie, więc spoko. Tu jest kończyna.
ale kończyny nie koszę z tego względu, że jest właśnie susza. No i gdybym ją skosił, no to ona nie miałaby takich szans jak chwasty, które potrzebują dużo mniej wilgoci, bo jednak koniczyna składa się w dużej mierze z wody i potrzebuje sporo wody, by rosnąć, dlatego chcę jej dać szansę, zostawiam ją, nie koszę jej, poczekam jak przyjdą deszcze jakieś. Ale jak widzicie, to już jest w 90% koniczyna. Kiedyś pokazywałem przed pierwszym koszeniem koniczyny, jak była bardzo przerośnięta chwastem. Nie wiem, czy pamiętacie ten odcinek. Tak była właśnie przerośnięta. A w tej chwili, jak widać, koniczyna wyprzedziła wszystkie chwasty. Było akurat mokro. W momencie, gdy ją kosiłem, polewało deszczem. Więc koniczyna wyprzedziła wszystkie chwasty i w tej chwili mamy 90% koniczyny, a powiedzmy tam 10% jeszcze jakiegoś tam chwasta. Gdyby było mokro, to jakbym teraz skosił, to następnym razem zupełnie by była koniczyna, chwasta by było nic, zero, a tak to jeszcze gdzieś tam, gdzie niegdzie się pojawia. No, ale zostawiamy, nie kosimy. Załatwiłem sobie u sąsiada łąkę, której nie kosi, i pojedziemy do niego na trawę. Tam jest ładna trawa też. Bogata mieszanka, zielna, dużo właśnie różnego rodzaju pożywności dla królika i zdrowych rzeczy, które zapewnią im zdrowie. Tu też skosiłem, bo też była taka fajna nawet, taka trawka. No ale mam tam, aż tną komary. No. No, tu jest mój kawałeczek, sobie tnę, koszę. No i jedziemy dalej. Co, żeby było równo. Tu jest bardzo ładna koniczyna, zobaczcie. Koniczyna. I ten mniszek, czy tam mlecz. I jakiś chrzan, bo to jest chyba chrzan nawet. Ale gryzą. Masakra. Trzeba się brać do roboty. Nie ma czasu na gadki. Łąka duża, więc jest to kosić. Ale tną komary, ja ci nie mogę. Daj pan spokój. Wiecie co? Zrobimy takie koło. Bo to widzę też jest przyzwoita trawka. A chociaż tutaj.
Będzie. Będzie. To starczy na max 3 dni. Aczkolwiek kurom też trzeba będzie dać, no to może 2 dni. Zobaczymy. Strasznie gorąco jest i ona szybko więdnie. Po jakimś czasie robi się normalnie siano. W sumie można by było troszeczkę skosić na siano, więc może zetnę jeszcze taki pokos jakiś, położę, na siano będzie. Będzie, przyjdę, następnym razem zbiorę, a czy zbiorę, obrócę, troszeczkę może rozwalę, żeby lepiej schło. Dobra, uciekamy stąd, bo gryzą komary. Niesamowicie. Aj, kubka mi się rozpada. To damy im od razu, nie? Że nie będą tak siedzieć i wąchać tej trawy. Dawaj, panie. I raz. Proszę bardzo. I proszę. Miam, miam. Miam. I raz. I raz. I tutaj trzeba uważać, żeby nie wrzucić do gniazda. I tak. I wszystko do tych, bo tu jest ich z samicą 8, więc one sobie tu z tym poradzą spokojnie. Dadzą sobie z tym radę. Do rana nie będzie nic. No, te trochę mało dostały, ale one już dostały dzisiaj, także to jest druga porcja. Jak? Dobrze? No, te minki chyba świadczą za siebie. O, wybierają te mlecze. Uwielbiają, sam bym to zjadł. Może tego akurat nie, bo jest brzydki, ale
Niektóre są tak soczyste i takie świecące, że sam bym sobie sałatkę z tego zrobił. Z tego co się orientuję, to jest jadalne i ludzie to jedzą. A ten widzicie? Gdzie był? Widzicie gdzie siedzi? Tym. Z owsem. Lepszego miejsca se nie mógł znaleźć. Dobra, pójdziemy jeszcze na drugą stronę. Przecież nie będzie nikt pokrzywdzony, poszkodowany. Nie będą tamci. Nie mam tam trawy, dobra. No i tak. Dobra. Ciach. Ciach. Co, nie wiesz co się dzieje? No i to jest trawka taka różnorodna, taka łąkowa. Bo na przykład ja to mam koniczynę, nie? A tutaj mamy taką trawę łąkową pomieszaną ze wszystkim. Masz, chłodniej ci będzie trochę. Proszę bardzo. Ogarniemy trochę tylko jeszcze po tym i...